Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zoldaten des Heres. W pierwszej kolejności serdecznie przepraszamy za to drobne spóźnienie, ale śpieszymy z wyjaśnieniem i wytłumaczeniem się, dlaczego to opóźnienie miało miejsce. Um, publikujemy ten odcinek troszeczkę później z dwóch powodów. Po pierwsze, plik, który był skryptem dzisiejszego odcinka, niestety szlak trafił i musieliśmy pisać od samego początku. Natomiast po drugie, no, mieliśmy troszeczkę mało czasu na przygotowywanie wszystkiego bowiem w kwietniu członkowie obchodzili pięciolecie istnienia naszej grupy jako dowód krótki materiał filmowy A kto LOREN Oczywiście chcielibyśmy też rozwiać wszelkie wątpliwości, bo na torcie nie było swastyki z pryncypałek. Przy okazji bardzo serdecznie chcielibyśmy Państwa zaprosić raz jeszcze do zajrzenia na kanał pana Szymona Gornowicza, który zgodnie z obietnicą wrzucił już kilka filmów o temacie odznaczeń. Link do kanału znajduje się w opisie. Wracając jednak do tematu głównego, chcielibyśmy zacząć od drobnego rysu historycznego. Warmi używki są znane, no, właściwie od zarania dziejów. Oczywiście mitem jest to, jakoby wszystkie armie świata zażywały różnych substancji na potęgę. Oczywiście możecie Państwo słusznie zauważyć, że na przykład w starożytności pito dużo piwa, pito dużo wina, podobnie w średniowieczu, jednakże proszę mimo wszystko pamiętać o tym, że picie wody było co najmniej niebezpieczne, w związku z tym, że była ona często zanieczyszczona. No i cóż, jedynym wyjściem był alkohol, który zabijał wszelkiego rodzaju drobnoustroje znajdujące się w tej nieczystej wodzie, ale wróćmy jednak, bo zbyt, zbyt troszeczkę odchodzimy z tego głównego szlaku. W armii oczywiście miało to miejsce miało miejsce taki proceder zażywania różnych substancji czy to alkoholu, czy narkotyków. Ale oczywiście wszystko z umiarem. To bójda na resorach, że na przykład Rzymianie walczyli upici winem czy asasyni zabijali odurzeni haszyszem. Musimy jednak oddać cesarzowi co cesarskie i podkreślić, że armia i używki wszelkiego rodzaju jak najbardziej trzymały sztamę. Warto jeszcze w tym miejscu podkreślić, że wbrew obiegowej opinii to nie tylko Niemcy zażywali różnych dopalaczy w czasie II wojny światowej. Um, nie uniknęli tego również alianci, ale temat ten zostawmy może osobom, które zajmują się tą tematyką, a my skupmy się na Wehrmachtzie. Niemcy korzystali z wielu sposobów na dopingowanie swoich żołnierzy, ale absolutnym hitem był perwitin. Otrzymywali go głównie piloci i czołgiści. Lotnicy nazywali perwitin pigułkami Hermana Göringa bądź sztuka tabletn, a panceriacy panceria szokoladę. Warto wspomnieć, że tylko w okresie od czerwca do grudnia 1939 roku do Wehrmachtu trafiło 29 milionów tabletek perwitinu, a od kwietnia do czerwca 1940 roku 35 milionów. Czym jednak jest sam perwitin? Nie jest to nic innego jak po prostu metamfetamina, której w jednym centymetrze sześciennym tabletki było 15 mg. Produkt uzyskano w 1937 roku w zakładach chemicznych Temnerwerke dzięki pracy Fritza Hauschilda. Początkowo perwitin dostępny był ogólnie właściwie w aptekach, jednakże lekarze wojskowi bardzo szybko go zauważyli i skierowali na szczegółowe testy do Berlińskiej Akademii Medycznej, gdzie testowano go na studentach. Efekty przeszły absolutnie najśmielsze oczekiwania. Amfetamina działając podobnie do adrenaliny wprowadzała człowieka w stan pełnej mobilizacji, podwyższając samoocenę, redukując wrażliwość na bodźce bólowe, podnosząc znacząco koncentrację, ułatwiając podejmowanie ryzyka, prawie absolutnie eliminując przy tym uczucie głodu, pragnienia i senność. Niemniej jednak, jak słusznie Państwo możecie zauważyć, badania w warunkach akademickich to jedno, a faktyczne sprawowanie się danej substancji w boju to drugie. Niemcy oczywiście doszli do tych wniosków sami i stwierdzili, że nie będzie lepszej okazji na tamten czas, aby sprawdzić działanie perwitinu w praktyce, niż podać go żołnierzom, którzy atakowali Polskę w 1939 roku. Testy w boju wykazały efekty podobnie zadowalające jak w Berlinie. Dwie tabletki perwitinu eliminowały potrzebę snu nawet do 8 godzin, a dwie tabletki dwa razy na dobę pozwalały na brak snu przez 24 godziny. Perwitin jednak, jak wszystkie inne narkotyki, pociągał za sobą pewne konsekwencje w postaci skutków ubocznych, a były nimi bezsenność, akty niesubordynacji, halucynacje, stopniowe otępienie, uzależnienie problemy z krążeniem i koncentracją, ataki paniki, zawały serca, czy nawet śmierć z przedawkowania lub wycieńczenia. Regeneracja organizmu po coraz to kolejnym zażyciu kolejnej tabletki perwitinu trwała coraz dłużej i była coraz bardziej wyczerpująca, natomiast efekty działania tabletki były coraz słabsze. Żołnierze więc, żeby uzupełnić ten niedobór mocy, zażywali coraz większe, czasami wręcz szalone ilości narkotyku. W związku z tym, niejednokrotnie już podczas kampanii wrześniowej dochodziło do przedawkowania właśnie tej metamfetaminy. Naturalnie, jak sami Państwo możecie się domyślić, Niemcy bardzo skutecznie starali się tuszować takie przypadki, i rodziny, jeżeli ich bliski po prostu przedawkował, były informowane, że poległ na polu chwały. Warto w tym miejscu także wspomnieć, że no, napój, który no absolutnie nie odstępował, Armii, czy to polskiej, czy to niemieckiej, na krok, kawa, zażywana częstokroć razem z perwitinem, niejednokrotnie perwitin po prostu był przepijany kawą, dodatkowo potęgowała działanie metamfetaminy, doprowadzając tym samym do jeszcze większego spustoszenia w organizmie. Niemcy dostrzegli ten problem dopiero w lipcu 1941 roku, kiedy perwitin wciągnięty został na listę specyfików poddanych rygorom ustawy opiumowej. Jeszcze w tym samym roku dostawy tabletek dla Wehrmachtu zmniejszono do około dziesięciu milionów. Mimo to narkotyk towarzyszył żołnierzom do końca wojny, goszcząc nieprzerwanie w torbach sanitariuszy, którzy za jego pomocą stawiali zmęczonych i rannych na nogi. Poczucie bycia wszechmocnym, niezwyciężonym, brak skrupułów i wola walki do upadłego przy jednoczesnej niewrażliwości na ból. No czego więcej potrzeba żołnierzowi? Właśnie to i wiele, wiele więcej mogła zapewnić Wehrmachtowi cudowna tabletka pervitin. Nie będziemy się, czcigodni Państwo, pochylać nad kwestiami moralnymi czy etycznymi zażywania narkotyków. To zostawiamy tylko i wyłącznie Państwa ocenie. Każdy ma prawo do swojego zdania. Póki co. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Raz jeszcze zapraszamy do obejrzenia kanału pana Szymona, link pod spodem. I zapraszamy Państwa do oglądania kolejnych odcinków serii Zoldaten des Heres.